Cześć, słuchajcie, dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o tym, czy ktoś, kto jest takim przeciętniakiem w szkole podstawowej, czy w szkole średniej, czy nawet na studiach, czyli taka osoba, która ma oceny czasami trójki, czwórki, czasami zdarzają się nawet niedostateczne, czasami zdarzają się egzaminy poprawkowe, czy taka osoba ma szansę i może odnieść w swoim życiu sukces. Żeby nie przytrzymywać zbyt długo, to od razu chcę powiedzieć, że tak, tak właśnie jest. Powiem więcej, osoby, które właśnie nawet mają jakieś takie problemy w szkole, bywa, że gdzieś coś im się tam nawarstwia, trochę są chaotyczne w tym swoim byciu w szkole, to bardzo często takie osoby odnoszą sukces. Oczywiście ja tym swoim stwierdzeniem, które powiedziałem przed chwilą, nie chcę Ciebie zachęcać do tego, żebyś Ty nie miał się uczyć, żebyś Ty nie miał zdobywać ocen bardzo dobrych czy celujących. Bo oczywiście ci, którzy dostają bardzo dobre i celujące, też odnoszą sukcesy, chociaż wcale to też nie jest nic pewnego. Zmierzam do tego, żeby przekonać Cię do takiego myślenia, do takiej postawy, że nawet jak Ty teraz jesteś przeciętniakiem, to w życiu dorosłym rzeczywiście możesz odnieść sukces. Dlaczego? Dlatego, że w naszej szkole, w takim systemie szkolnictwa, jaki mamy teraz, bardzo często uczymy się rzeczy, które tak na dobrą sprawę nie są przydatne w życiu dorosłym. Bardzo ważne w życiu jest takie podejście praktyczne. Jest podejście takie, że możemy, używając swojej kreatywności, swojego też doświadczenia życiowego, swojej jakiejś takiej przedsiębiorczości, trochę sprytu, trochę różnych fajnych skojarzeń, czasami kontaktów, możemy po prostu osiągać te sukcesy. I nawet bywa tak, że uczniowie bardzo dobrzy, którzy są wyśmienitymi studentami, jak przychodzi do tego życia, no powiedzmy, brutalnego, takiego dorosłego, takiego pełnego, gdzie trzeba utrzymać rodzinę, trzeba wychować dzieci, trzeba prowadzić biznes, czy gdzieś się w czymś tam odnaleźć, oni się rozkładają. Dlaczego? Dlatego, że byli niepraktyczni. Wszystko wydawało im się tak, że to, co jest w książce, to, co jest w podręczniku, to jest wręcz święte. A to do końca tak nie jest. To dopiero zestawiając to wszystko, co masz w książce, w podręcznikach, w całym jakimś procesie uczenia, musisz to skonfrontować, słuchaj, z rzeczywistością, z tym, jak jest naprawdę w życiu. Bo w życiu są porażki, w życiu są przeróżne kłopoty, w życiu trzeba dochodzić do jakiejś prawdy, dociekać. A tutaj po prostu pewnych rzeczy się w szkole nauczysz, na studiach przyswoisz. Może masz jakieś zdolności zapamiętywania i tyle, a to za mało. To trzeba oczywiście wykorzystać te zdolności zapamiętywania, skojarzenia i tak dalej, ale zestawić to z takim właśnie praktycznym podejściem. Gdzie ja mogę zastosować coś, co dało mi pewną łatwość w uczeniu się w szkole średniej czy na studiach. Jak to zestawić? Jak się za to zabrać? Jak to wykorzystać? To jest słowo kluczowe. Jak wykorzystać tę wiedzę na przykład w prowadzeniu biznesu? I słuchajcie, zachęcam Was do takiej już teraz, kiedy może jesteście na studiach, kiedy może jesteście w szkole średniej, zachęcam Was do takiej otwartości i podejścia już teraz, podejścia do życia właśnie w taki sposób, praktyczny. Słuchaj, jeśli czegoś się uczysz, to spróbuj w tej swojej nauce, w tym swoim przedmiocie zobaczyć, tak jakbyś mógł to wykorzystać w życiu dorosłym. Najłatwiej to sprawdzić, znaczy jest wiele przykładów, ale można to sprawdzić na matematyce.
Dzieci, nawet te w klasie 1-3, 4-5, mają przeróżne takie zadania z treścią. I te zadania z treścią dotykają bardzo często właśnie takich hipotetycznych sytuacji z życia wziętych. I ja teraz się łapię na tym, jak w życiu jestem dorosłym, jak szybko można wykorzystać do różnych sytuacji życiowych, na przykład, może nie tyle zadanie z treścią, ale na przykład to, jak to się fachowo nazywa, te równanie na krzyż, prawda, z jedną niewiadomą. Jest mnóstwo sytuacji życiowych, kiedy właśnie to skrzyżowanie, gdzie jest jedna niewiadoma, tu jest x, a tu są jakieś wartości, można sobie poprzeliczać i dojść do prawdy i po prostu powiedzieć, ile wynosi ten x. A tym x-em są oczywiście różne zadania z treścią z życia wzięte. To jest przykład właśnie takiego spojrzenia na naukę w sposób bardzo, bardzo praktyczny. Zachęcam Was do tego, żebyście absolutnie nie wkuwali. Miejcie nawet gorszą ocenę. Miejcie ocenę nawet dostateczną, zamiast czwórki czy piątkę, ale ucząc się czegoś, nawet jak czegoś nie zapamiętałeś, to zrozumiałeś. To jest dużo większa wartość. Bo jeśli ktoś wykuł na blachę i nawet dostanie piątkę, słuchajcie, a nie będzie potrafił tego zastosować w życiu, albo nie będzie wiedział tak naprawdę, po co to jest i o co chodzi w tym wszystkim, no to na nic się to wszystko zda. To jest w ogóle bez sensu. A jeśli umiesz, może czegoś zapomnisz, bo nie wykułeś na blachę, ale zrozumiesz istotę, o co tam chodziło, to ma naprawdę sens. Dlatego też uczcie się, słuchajcie, właśnie z takim zmysłem, posmakiem życia, praktyczności, zrozumienia, wykorzystania, kreatywności. Uruchamiajcie takie zakamarki w swoim umyśle, które właśnie pobudzą Was do takiego praktycznego myślenia. Wciągajcie w te pomysły swoje związane z nauką starsze rodzeństwo, wciągajcie rodziców, jeżeli tylko na to pozwolą. Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że zdają sobie sprawę z tego, że to są bardzo ważne sprawy, jak rodzic jest też otwarty na tą kreatywność dziecka. I wtedy mogą się zadziać fajne rzeczy. Szkoła może stać się świetną przygodą w nauce, w rozpoznawaniu tego życia. No i przede wszystkim już właśnie takim podejściem zaczynasz zmierzać do sukcesu. Do sukcesu. A Ty i wszyscy ci, którzy mnie teraz oglądają i jeździcie tylko na trójach, to niech Wam nikt nie wmówi, że Wy nie osiągniecie sukcesu w życiu dorosłym. Bo to nieprawda. Poczytajcie sobie biografię ludzi wielkich, którzy nie potrafili nic, byli niedorajdami, a w życiu dorosłym doznali czasami takiego przebudzenia i takiej siły, takiej kreatywności, że po prostu znaleźli się na szczycie. Życzę Ci powodzenia i uczenia się z zamiłowaniem, z chęcią, z posmakiem prawdziwego życia. Do zobaczenia. Cześć.